Dzisiejszy poranek powitał nas bardzo silnym mrozem. Było minus 8 stopni. Jak to mówi powiedzenie, w marcu jak w garncu, raz ciepło, a raz zimno. W dzień oczywiście są temperatury już tak na plusie, ale noce jeszcze bywają jednak mroźne. Ja jestem tutaj przy tunelach foliowych i zastanawiam się właśnie, czy lepiej tunele założyć agrotkaniną, czy lepiej folią ogrodniczą. Ja wiele lat temu, wiele, gdy pojawiła się moda na agrotkaniny i wtedy wysiewało się na grządkach warzywa, nasion, potem nakładało się agrotkaniny bez podpór, tylko okładało się kamieniami, deskami, co tam kto miał. No i oczywiście pod taką agrotkaniną warzywa bardzo szybko rosły do pewnego momentu. Gdy przyszła ulewa czy bardzo silny deszcz, ta agrotkanina została wręcz wciśnięta w ziemię, w te siewki i one nie miały prawa urosnąć, nie miały szans. Później zaczęłam stosować różne takie prowizoryczne podpory, ale też nie był to dobry pomysł. Jednak musi to być podpora taka mocniejsza, wyższa, tak aby rośliny, warzywa swobodnie mogły rosnąć. I długo zastanawiałam się, czy przykrywać je właśnie folią ogrodniczą, czy agrotkaniną. I też próbowałam, ale agrotkanina, chociaż jest przepuszczalna i przepuszcza powietrze, przepuszcza też deszcz, prawda? Jak pada, to przesiąka, nie musimy podlewać, to jednak nie trzyma ciepła. A właśnie chodzi nam o to, aby siewki czy rozsady, które wsadzimy, bardzo szybko urosły i zaczęły owocować. Dlatego postawiłam na folię ogrodniczą i w ubiegłym roku i w tym roku również mam folię ogrodniczą. Takie tunele foliowe są dosyć wygodne, bo na przykład szklarnię też mam, ale szklarnia ma miejsce stałe, nie da się jej tak przestawiać. Natomiast tunele możemy sobie w dowolne miejsce co roku zmieniać, czy nawet w trakcie sezonu. Kupiłam więc folię ogrodniczą. W sklepach dostępne są różne folie ogrodnicze. Są białe, są zielone, są folie ze zbrojeniem. Jeżeli ktoś ma na przykład dużo tuneli foliowych, długie, to oczywiście takie tunele, folia ogrodnicza ze zbrojeniem jest jak najbardziej zasadna. Ja nie mam tutaj ani dużo, ani dużych tych tuneli foliowych, więc wydawało mi się, że folia ze zbrojeniem będzie po prostu jakby przesadnym wydatkiem. A trzeba powiedzieć, że folie ogrodnicze są dosyć drogie. Zdarza się, że za metr takiej folii trzeba i zapłacić kilkaset złotych. Nie jest więc to tani wydatek. Kupiłam zwykłą folię ogrodniczą, grubszą. W tej chwili już nawet nie pamiętam ile tych milimetrów, bo też są różnej grubości. I folie oprócz grubości mają również oznaczenia UV2, UV4 i UV6. To oznacza stopień przenikania promieniowania ultrafioletowego. I wydaje mi się, że folie ogrodnicze są dużo lepsze, ponieważ one właśnie trzymają tutaj ciepło. Jednak mimo, że dzisiaj na przykład było bardzo mroźnie, teraz zaglądam, już temperatura wewnątrz tej folii, świeci słońce, jest już dużo wyższa, jest po prostu ciepło. I te siewki, które wsadziłam i te, które jeszcze rosną tutaj z rozsady wysiane w wielodoniczkach, po prostu mają ciepło i cały czas widzę, że rosną sobie tutaj bardzo dobrze. Pod tunelami foliowymi sprawdzałam, jak mają się moje rozsady, które już wsadziłam kiedyś i jak mają się rozsady, które przeniosłam pod tunele, ale jeszcze ich nie sadziłam. I nie podnosiłam folii, ponieważ poranek był bardzo mroźny, teraz słoneczko świeci, jest ciepło. Sprawdziłam tylko, czy widać zielone, więc jest dobrze. W południe, jak zrobi się już cieplej, może delikatnie podniosę folię i posprawdzam, co słychać u tych wszystkich tutaj rozsad.